Co według Pani jest wyznacznikiem takiego dobrego snu? Dobrego snu, wygodny materac, to jest wyznacznik, ale też taki spokój, rytuał przygotowania trochę do tego snu, żeby już jak jest wieczór, a może nawet dzień, bo ja lubię też spać w ciągu dnia, ucinać sobie drzemki, to warto się tak już wyciszyć, przygotować, nastawić głowę, żeby się nie rozpraszać bodźcami typu właśnie telefon, internet, telewizja, może nawet wziąć książkę, do której często nie mamy czasu sięgnąć, a żeby uczynić z tego taki rytuał, że przed tym snem przeczytam kilka stron książki, żeby tak się uspokoić, wyciszyć, pooddychać, pomyśleć o tym, co dobrego mnie dzisiaj spotkało, żeby też wyrazić taką wdzięczność za to wszystko, co się ma i wtedy tak spokojnie zasnąć. No i też warto jeść maksimum 3 godziny przed snem. Lżej się śpi. Zachęcam Was bardzo gorąco do oglądania przeambitni.pl. Pamiętajcie, łapki w górę, nie chcemy łapek w dół i koniecznie subskrybujcie. To jest takie bardzo trudne słowo w moim wieku, ale bardzo ważne. Subskrybujemy wszyscy.